Siemano, tutaj Rawsun z kanału Rawsun Games i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Borderlands 2. Okej, no to chodźmy w takim razie za Claptrapem. W ostatnim odcinku skończyliśmy w tym miejscu, robiliśmy misję poboczną i bierzemy się znowu za misję główną. Jakie controls? O co ci chodzi? Ciągnij Claptrapa. Aha, okej, dobra, nieważne. To musiałbym pójść na górę. Pewnie. Czemu taka chujowa tekstura, halo? Może coś się nie załadowało, no nie wiem. Dziwne to jest, ale spoko. Tutaj muszę pójść? Tak, chyba tutaj musiałbym pójść. O cholera. Problem. Ładnie. No teraz wieżyczka się obraca w 360 stopni zamiast 180, nie? Kurde, 2 HP mam. No nieźle. Okej. Idziemy na górę. I tutaj pewnie będziemy mieli znowu wrogów, dokładnie. Jeden wychodzi z kanciapy. Niestety padłem. Nice. Kurde, no. Zabiję go? Zabiję go. Halo? Ładnie. O, cholera. Niedobrze. Za dużo ich. Coś tutaj mamy? Ciekawego? Jakąś strzelbę. Dupnął. Tu ktoś jest z tyłu, widzę. Ładnie. Ściągnięte. Dobra. Weź to, weź to. Come on out, Flip. Your Claptrap unit has returned. Kolejny bossik. Czyli Flint. Kapitan Flint, płon dziecino. Oj, tutaj będzie chyba trudny gościu do zabicia. Trzeba uważać na te płomienie też. Jakiś piromanta. O cholera, raszuje widzę.
Nie, ta broń jest za mocna na niego, nie? Ta broń jest zajebista. Pięknie. I o to właśnie chodzi. Jeszcze kilku nam zostało gości do zabicia. Będzie super. Pięknie. Teraz wykolę się. Super. O, właśnie, granacik. Czy coś tutaj było u niego? Jak mam się tutaj dostać w ogóle? Pewnie Claptrap tutaj musi otworzyć bramę. O, dokładnie. No i super, no i mamy tutaj amunicję. I mamy jakieś fajne bronie w tym miejscu. Poziom piąty, słabo strasznie. A ja chciałbym mieć coś dobrego w końcu, a nie to samo ciągle. Coś na górze? Nic nie ma, dobra. Lecimy dalej. No, widzę, że tutaj trzeba pójść, tak? No, prawie ósmy poziom widzę. Zakończ misję. Tutut. Dobra, mamy punkcior, pięknie. Tutaj tak. Fajnie. Coś jeszcze? Aha. Ci płyniemy, tak? Gdzie płyniemy? W stronę Trójrogu. Rozdroże. Znowu zima. Wasn't so hard. Co jest? Aha, okej, czyli to pięknie. Dobra, mamy tutaj znowu te mongi. O! Iridium. Czyli coś podobnego do Moonstone'ów. Spoko. Użyj stacji podwózki, zdobądź pojazd, udaj się do sanktuarium. Tutaj, tak? Okej. To idziemy. Ładnie, ładnie. Miotacze są groźniejsze. Ładnie. Tutaj tak. This machine will digitally construct a vehicle for you. Give it a try. Wow, unauthorized user up in my grill. You trying to hack my catch a ride? Catch a ride. Kojarzymy gościa z jedynki, nie? Darn it.
A man named Scooter controls these Kecheride machines. He may be short a few chromosomes, but he's a savant when it comes to vehicles. He's locked the station to prevent the bandits from using it, but I'm reading an inactive Hyperion bot in the Bloodshot camp. If you can attach its interface adapter to the Kecheride, I can hack the machine and get you a car. Okay. I can hear with my teeth! Kurde, wiecie co? Musiałbym wyłączyć tą nakładkę Steam w końcu, żeby mi tutaj nie przeszkadzali. Już nie ma. O cholera. Dobra, nice. Jeszcze ty, kolego. Ładnie. Przejściówka do Hyperona. Tutaj nie. Just attach the adapter onto the Kecheride. And I'll get you a free car. Zamontuj przejściówkę. Zaraz to zrobimy. No halo, tutaj o. Executing phase shift. Rescinding lockdown. Wait a moment while I hack the Kecheride. Authorized user accepted. Enjoy the ride, and there's a pimento taco, in the glove box. Cool. Try requesting another car. Spoko. Ścigać z KM-em? Wolę z rakietami. Wygeneruj skocz. To wiadomo, F dopalacz, G poślizg, C przesiadanie na inne miejsce, prawy i lewy przycisk myszy, strzelanie, nie? A jeśli chcemy skręcić, no to myszką, prawda? No dobra. Popatrzmy na mapkę może. Tutaj w to miejsce może jechać, tak? Okej. Okay. Coś mamy? A nic. Kurde, tak w ogóle, gdzie jest to miejsce? Tutaj, tak? Okej. Okay. Kasa, kasa. Zdobędźmy tutaj parę pedeków. Będzie super. O, coś mamy, widzę. O, Ethereum, no i super. Dobra, dobra.
A ktoś do mnie dojeżdża. Rak, okej. Dobra, już was nie ma. Tu nie. Pojedźmy gdzieś indziej może. Znowu coś mnie tutaj dojeżdża. Ale to już nieważne. Dobra. Grinder, you're never getting into sanctuary, you bloodshot skaglicks. Hold up, you're a vault hunter. Just a second, we only wanted to talk to you. Let me handle it. Sentry deployed. Problem, eh? You're the one I've been hearing on this radio chatter. I used to be a vault hunter, like you. Whoops. You just shot my organization now. Come and tell me, Corporal Reese hasn't returned the power core that we need to keep the city shields ready. Bring Reese back to Sanctuary, you'll have managed your place in the Vegas. Nolan's contacted you? Good. Listen to what he says. He can help us defeat Jack. Ładnie. Jeszcze te raki im przeszkadzają, to dobrze. Aha, czy się tu kurwę. Chodźcie, chodźcie. Ładnie. Udajcie się do kaprana Reisa. Mapka. Tutaj, tak? Okej. Czy tutaj raczej się nie dostaniemy. Musiałbym coś zrobić, żeby odblokować to przejście. Handsome Jack here, reminding you all not to worry your pretty little heads about those earthquakes. See, with every tremor, my drill gets closer to the vault, to freedom, order, and safety for us all. Except you assets, Sanctuary. Mongusia. Bardzo fajnie. Ładnie, ładnie. Okej, okay, czyli tutaj szukamy znowu kapitana Reisa. Może tutaj jakoś go znajdę. A właśnie, miałem wyłączyć tutaj nakładkę Steam, nie? Zaraz to zrobię. Jak pokonam tutaj tych gości, będzie spoko. Dobra, ZW. Dobra, wydaje mi się, że to już wszystko. Jeśli chodzi o nakładkę Steamową, nie będzie mi tutaj aż tak przeszkadzać. No dobra. Znowu pełny plecak. Hunter. Didn't think I rated that much of a rescue.
One of those psychos ran off with the power core. Without it, Sanctuary will be defenseless. Get that core back to Sanctuary. O cholera. Crimson Lanceman recruited to the Raiders. Get that power core. Ładnie. While you're at it, kill some bandits for Reese. It's what he would have wanted. Znajdź rdzeń zasilający, załatw przekrwiewieńców. Precise location of what you're looking for. Search the area marked by the big ass green circle on your minimap. Your objective is somewhere in that area. Więc jak ci najpierw trzeba zajebać tych przekrwieńców? A dopiero potem znaleźć ten rdzeń. Dobra, pokażcie mi się, przekrwieńcy. O cholera, problemy. O, źle postawiona wieżyczka oczywiście. No halo? Dziękuję. Cholera jasna. Kurde, co? Ja pierniczę. No nie może zaraz tutaj padnę. No nie, no serio? Nie no, jaja jakieś. Serio tutaj się przeteleportowałem? Tragedia. No, gdzieś blisko. Ci co, ci tutaj musiałbym pójść, tak? Okej. Okay. Mogę jakoś się tutaj przeteleportować do tego pojazdu? Oczywiście, że tak. Będzie szybciej. Wtedy. No dobra, jeszcze nam zostało 15 tych jełopów. Można lecieć dalej, nie? O, tu jesteście, debile. Ładnie, dzięki. Siedmiu. Coś tutaj jest? A, okej. A, broń tylko.
Co my tutaj mamy? Jakieś siódmopoziomowe bronie. Tylko muszę tych stybili rozjebać. Kurwa. Możesz, wieżyczka? Dzięki. Jeszcze kilku nam zostało. Dobra, mamy już wszystkich. Czy dwóch tam jest gości, zajebiście będzie, czy nie? O tak myślałem. Nice. Łatwo. That's the power core. Great. Jack won't destroy sanctuary today at least. I get back to the city. We'll meet up once I get there. Welcome to the Crimson Raid. Oh, damn it. I'm being attacked. I'll see you. Skontaktuj się z porucznikiem Davisem. Tak, tylko że tutaj są bronie. Szósty poziom, okej. No to co, no to powoli wyrzucamy te bronie, które są już nam niepotrzebne. O. Skinek. Siódmy poziom, weź to może. Cyk. Weź to. Gdzież ten Davis? Tu, tak? Dobra. To lecimy tam. Okay. I was lying about the last part about it. I'm gonna spend a long time torturing you bandits to death. And I'll join you more because I shouldn't see you. I've got a little secret that I, you know what? You know, it'll probably just be Jow. Okay. Rocky? Czy ktoś inny? Tak, Rocky. Dobra, was już nie ma. O, tutaj są jeszcze, widzę, Rocky. Chodź tu. Nice. Nagrywa się? Tak, nagrywa się. Roland, is that you? Oh, it's the Vault Hunter. Get in quick! Roland's echo communicator went dead. We need your help.
No dobra, otworzyła nam się brama. Bardzo mnie to cieszy. I wchodzimy do sanktuarium. Made it to Banditville, huh? Well done. It'll be nice to see a friendly face when I'm burning that place to the ground. Oh, and I have decided that I will tell you my secret later on, once you've earned it. Dobra, słuchajcie, ja tutaj zakończę odcinek. W następnym odcinku będziemy rozmawiać z porucznikiem Davisem. Tak więc na sam koniec zapraszam Was serdecznie do wspierania mojej pasji poprzez SMS, PayPal, PaySafeCard oraz Blik. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, a ja kończę. Dzięki, słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Borderlands 2 już za tydzień. Na razie, cześć! Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara!